Witam Państwa serdecznie na rozmowie wideo MSZ. Dzisiejsza rozmowa poświęcona jest Grupie Wyszehradzkiej i Promocji Polski. Państwa gościem jest pani Joanna Skoczek, dyrektor Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej w MSZ. Dzień dobry. W ostatnich dniach zadawali nam Państwo pytania. Oto pierwsze z nich. Pytanie od pani Zofii Kozielskiej. Czy 9 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej Grupa Wyszehradzka ma rację bytu? Czy Polska, Czechy, Węgry i Słowacja wciąż potrzebują takiego formatu? Jeśli tak, to jakie Pani zdaniem są największe osiągnięcia Grupy Wyszehradzkiej w ostatnich dwóch latach? To, że wspólnie z naszymi przyjaciółmi i sąsiadami jesteśmy w Unii Europejskiej i NATO, to nie oznacza, że wzmocniona współpraca regionalna nie jest potrzebna. Wręcz przeciwnie, widzimy dzisiaj w dobie globalizacji, zarówno w Unii Europejskiej, jak i w perspektywie światowej, że taka właśnie regionalna współpraca może stanowić istotny atut. Polska jest największym z krajów Grupy Wyszehradzkiej, inicjuje pewne inicjatywy, wydarzenia, ale takim dobrym przykładem jest nasza współpraca w Unii wokół chociażby polityki spójności, polityki rozszerzenia, partnerstwa wschodniego wreszcie, czy też negocjacji budżetu. Potrafiliśmy pokazać, mimo czasami rozbieżnych interesów, że potrafimy wspólnie we wspólnym interesie, także w interesie unijnym, pracować na rzecz wspólnego dobra. Innym takim przykładem może być to, że jako grupa państw możemy być atrakcyjniejszym partnerem dla dużych, rozwiniętych gospodarek światowych, chociażby w relacjach z krajami azjatyckimi, z Japonią. Jako grupa jesteśmy bardziej atrakcyjni, lepiej rozpoznawalni, możemy lepiej artykułować nasze interesy. Pokazujemy także na przykład to, jak ważne jest w Europie bezpieczeństwo energetyczne. To właśnie wspólny głos naszych czterech krajów przekonuje naszych partnerów europejskich o tym, że jest to ważne zagadnienie, nad którym warto pracować. Pytanie drugie zadał pan Piotr Ciechański. Jaki jest bilans prawie rocznej już polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej i ile kosztowała ona nasz kraj? Trzeba pamiętać, że prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej to jest zaszczyt i obowiązek, który co cztery lata w, w przypadku takiego składu przypada kolejnemu krajowi. To nie była nasza pierwsza prezydencja Wyszehradzka. Jesteśmy bardzo zadowoleni z jej wyników i uważamy, że naprawdę sporo udało się zrobić. Przede wszystkim chociażby w obszarze współpracy energetycznej, tworzenia wspólnego rynku gazu. Chcielibyśmy, aby jeszcze w czerwcu tego roku była przyjęta mapa drogowa na rzecz wspólnego rynku gazu. Udało się hmm, zwiększyć znaczenie dyskusji o bezpieczeństwie energetycznym. To jest istotne osiągnięcie. Udało Udało się także reprezentować wspólne stanowisko w sprawach europejskich, w sprawach kryzysu finansowego, w sprawach strefy euro, mimo że nie wszystkie kraje w strefie euro są, właściwie jest tylko, jest tylko Słowacja. Uczymy się od siebie wzajemnie. Myślę, że ta prezydencja była także dobra, dlatego. Że pokazała, jak dużo można zrobić, działając wspólnie, ale także inicjując pewne działania. Polska potwierdziła swoją rolę lidera tego regionu, potwierdziła, że wiemy, o co nam chodzi, zarówno w Unii Europejskiej, jak i na płaszczyźnie globalnej. Zostały chociażby podpisane nowe porozumienia dotyczące współpracy obronnej. Ministrowie obrony zdecydowali o powołaniu Wyszehradzkiej Grupy Bojowej. Wszystko wskazuje na to, że także inne państwa, chociażby Niemcy, będą gotowe do takiego formatu się przyłączyć. Warto też wspomnieć o inicjatywach związanych ze współpracą z naszymi bałtyckimi i nordyckimi sąsiadami. To są wszystko inicjatywy podjęte podczas tej prezydencji, które mamy nadzieję będą kontynuowane przez kolejne prezydencje i będą cały czas stałym elementem współpracy w Grupie Wyszehradzkiej. I druga część pytania: ile kosztowała prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej nasz kraj? Tak jak wspomniałam, to jest zadanie stałe, w związku z tym koszty związane ze spotkaniami po prostu były przewidziane w budżetach wszystkich resortów zaangażowanych w tę współpracę, a dodatkowe koszty, o których możemy mówić, że specjalnie na tę prezydencję zostały przeznaczone, zamykają się w kwocie około 400 tysięcy złotych. Kolejne pytanie od pana Michała Nowickiego. Czy istnienie Grupy Wyszehradzkiej ma jakiekolwiek przełożenie na wymianę gospodarczą pomiędzy krajami V4? A jeśli tak? to jak współpraca w ramach grupy ma się do na przykład czeskich regularnych blokad polskiej żywności. Musimy tu rozróżnić kilka rzeczy i ustalić, zdefiniować pewne pojęcia. Współpraca w ramach grupy wyszehradzkiej nie jest współpracą stricte ekonomiczną, to jest polityczna formuła współpracy. Mamy inne fora, ale przede wszystkim nasza współpraca gospodarcza odbywa się w ramach wspólnego rynku na bazie unijnych regulacji i przepisów. Ale to, że region jest ważny, wiedzieliśmy już na samym początku, kiedy w 1992 roku powoływaliśmy wspólnie z naszymi sąsiadami Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, w ramach którego jeszcze przed wstąpieniem do Unii Europejskiej łatwiej nam było ze sobą współpracować. Ten region jest regionem niezwykle dynamicznym ekonomicznie i, mimo trwającego od pięciu lat kryzysu ekonomicznego, wyniki ekonomiczne, które obserwujemy, z punktu widzenia Polski, są cały czas bardzo pozytywne. Wymiana z krajami V4 to jest 12,7% w imporcie i 14,4% w eksporcie, a zatem to są nasi bardzo ważni partnerzy w całości wolumenu wymiany handlowej Polski. Jednocześnie warto zauważyć, że w ostatnich latach cały czas nasza współpraca ekonomiczna w, rośnie z tymi krajami. I tak z Czechami to jest wzrost o 14%, ze Słowacją o 8%, wreszcie z Węgrami o 6%. Czyli nawet w trudnej sytuacji w całej Europie dobrze sobie z tym radzimy. Natomiast kwestia związana z wizerunkiem polskiej żywności, z tym co pytając nazwał blokadami wobec polskiej żywności, to jest kwestia bilateralna i nie chcemy, aby ona była rozpatrywana w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Ona musi być rozstrzygana w bezpośrednich kontaktach pomiędzy zainteresowanymi krajami. Jesteśmy bardzo zaawansowani w rozmowach zarówno ze stroną czeską, jak i słowacką, bo tam identyfikujemy te największe problemy, jak wyjść z tego impasu, jak poprawić wizerunek polskiej żywności, utrzymać wysoki poziom społeczny sprzedaży i eksportu polskiej żywności do tych krajów. W tym tygodniu spotyka się Rada Promocji Polski, która będzie miała specjalne posiedzenie. Poświęcone kwestiom obecności polskiej żywności za granicą, promocji polskiej żywności za granicą. Wszystkie zainteresowane resorty, przede wszystkim Ministerstwo Rolnictwa i jego agendy, ale także i inni partnerzy, będziemy wspólnie zastanawiać się nad tym, co można zrobić, podejmować konkretne działania, żeby ta kwestia bilateralna nie rzutowała negatywnie na naszą dobrą współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Pytanie od Jarka Wiśniewskiego. Jednym z priorytetów Grupy Wyszehradzkiej było wspieranie integracji na Bałkanach. Jak to jest w sprawie Kosowa? W Kosowie znajdują się tylko dwie ambasady krajów Grupy Wyszehradzkiej, Polskiej brak. Czy są plany jej utworzenia i nawiązania z tym krajem stosunków dyplomatycznych? Polska bardzo szybko uznała Kosowo po ogłoszeniu przez nie niepodległości już na początku 2008 roku i w tej chwili jest w gronie 99 krajów świata, które status Kosowa uznają. Natomiast proces nawiązywania stosunków dyplomatycznych jest w tej chwili już finalizowany. I w momencie, kiedy te stosunki oficjalnie zostaną nawiązane, to zostanie podjęta decyzja, jakiego typu reprezentację Polska będzie miała w Kosowie. W tej chwili tam działają ambasady Czech i Węgier. Słowacja Kosowa do tej pory nie uznała. Natomiast jeśli chodzi o polską obecność, to trzeba powiedzieć, że ona jest bardzo wyraźna, w, zarówno w siłach stabilizacyjnych KFOR, gdzie mamy 220 żołnierzy, jak i w misji europejskiej, policyjno-cywilnej misji EULEX, w której jest ponad 180 osób, zarówno policjantów, prawników, jak i doradców, którzy na bieżąco pomagają. Tworzyć administrację, wzmacniać administrację kosowską, bezpieczeństwo kosowskie. W związku z tym Polska jest zaangażowana także ze względu na swoje przekonanie o konieczności dalszego procesu rozszerzania Unii Europejskiej o kraje bałkańskie, i w tym wymiarze Kosowo w taki właśnie sposób wspieramy. Pytanie od pana Mariusza Oborskiego. Skąd pomysł na, pro, na promocję Grupy Wyszehradzkiej poprzez organizację rajdu kolarskiego? Ponieważ nasza prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej zmierza już ku końcowi, chcieli, chcieliśmy, aby ona zakończyła się takim dużym akcentem o wymiarze ludzkim, o wymiarze społecznym, abyśmy obok tych ważnych rozmów na tematy polityczne czy gospodarcze, pokazali też, jak Grupę Wyszehradzką odbierają ludzie, że obywatele naszych krajów są chętni do włączania się w rozmaite działania, które grupę popularyzują. Ponieważ coraz lepiej wygląda współpraca i łączniki pomiędzy naszymi krajami, zarówno drogowe, infrastrukturalne, jak i na przykład energetyczne, chcieliśmy dać przykład, w jaki sposób można łatwo poprzez nasze, przez nasze kraje przejechać. A akurat kolarstwo jest takim sportem, który nie wymaga wielkich nakładów ze strony startujących, jest bardzo popularne w naszym regionie i stąd inicjatywa pana ministra Sikorskiego, podchwycona przez pozostałych ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej, aby tak taką ważną imprezą promocyjną, sportową, rodzinną był właśnie pierwszy Wyszehradzki Rajd Kolarski. No nie bez znaczenia jest też ten aspekt dotyczący zdrowego stylu życia, promowania alternatywnych metod transportu, no takich jak właśnie rowery. Widzimy bujny rozwój turystyki rowerowej, ale także i rowerów, ścieżek rowerowych w wielu miastach w Polsce. Wielki sukces systemu rowerów miejskich. To wszystko skłoniło nas do tego, żeby właśnie taki sposób wybrać i oprócz tego, że odbędzie się sam rajd, dla strongmenów, którzy przejadą tę trasę 530 kilometrów, to będą organizowane pikniki, będą organizowane turnieje rodzinne. Nie będziemy od wszystkich wymagać tego, aby te trasy przejechali, tylko aby w poszczególnych miastach w Budapeszcie, Pradze, Bratysławie czy wreszcie w Krakowie, odbywały się wokół idei rajdu i idei współpracy wyszehradzkiej ciekawe wydarzenia rodzinne, jak mówię, promocyjne. I ostatnie pytanie od pana Marcina Kacperka. Czy wspólne spotkanie przedstawicieli państw Grupy Wyszehradzkiej i Trójkąta Weimarskiego w tak formule V4+, podczas polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, było tylko jednorazowym wydarzeniem, czy początkiem regularnych spotkań w takim formacie? Głęboko wierzymy, że to był początek. Zresztą zarówno kanclerz Merkel, jak i prezydent Hollande powiedzieli, że to było pierwsze takie spotkanie, z czego należy wnosić, że są oboje zainteresowani tym, aby podczas kolejnych prezydencji tego typu spotkania były kontynuowane. To też jest dowód na to, że i region jest traktowany poważnie, i nasze kraje poszczególne są traktowane jako ważni partnerzy. Warto zresztą powiedzieć, że siła głosów państw Grupy Wyszehradzkiej. Oraz siła głosów Niemiec i Francji w Radzie Unii Europejskiej jest równa, a zatem jesteśmy w pewien sposób predestynowani do takiej współpracy, do rozwijania tej współpracy. Myślę, że zarówno Niemcy, jak i Francja zdają sobie sprawę, że bez głosu naszego regionu trudno jest myśleć o współpracy na rzecz przyszłości Europy. Takie spotkania z bardzo konkretnymi rozmowami, ustaleniami są tego najlepszym dowodem, a zatem głęboko wierzymy, że ten format spotkań będzie kontynuowany. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl. Mamy tam coraz bogatszą bibliotekę multimediów i zapraszam na kolejne rozmowy wideo MSZ. Dziękujemy serdecznie.